Actually lost one of my pieces of luggage that had all of my shoes in it. So I had no shoes to wear, so I had to wait for someone to go find me some. So I really, really apologize. I'm never late, so I'm so sorry. And thank you all so much for coming. I really appreciate it. I'm so excited to be here in Poland for the first time. So thank you all for having me here, and I'm really excited for my first trip. Can't believe that we are excited also. Cieszę się, że jest w Polsce. Najmocniej przepraszam za swoje opóźnienie, ale de facto zgubiono jej bagaż. Tak to w Polsce bywa. Nie będę pytał, czy lotem przypadkiem leciała, czy nie. Zgubiono bagaż, miała tam Finans Group. Dzięki nim będziemy mieli 60 nowych sklepów, wśród których wielkopowierzchniowe propozycje się znajdą, typu H&M, Smyk, Megastore czy Van Graaff, ale znajdą się też małe, wyjątkowe, przepełnione cudownymi ubraniami butiki, jak na przykład Zelamania. Wierzył w potencjał tego miejsca. Rok 2005 pokazał, że warto tu inwestować, że to jest wspaniałe miejsce dla handlu, budownictwa mieszkaniowego. Dzisiaj doświadczamy kolejnego ważnego kroku inwestycyjnego. Za chwilę będzie otwarty kolejny etap Silesia City Center. Cieszę się i dziękuję grupie Imofinans, że podjęła kolejną decyzję inwestycyjną. Dziękuję jej za działania biznesowe w Katowicach, ale za wszelaką działalność społeczną na rzecz naszego miasta. I życzę, aby to centrum cieszyło się zawsze takim zainteresowaniem jak dzisiaj i żeby zawsze tutaj było tyle wspaniałych gości jak dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Proponuję, żeby nie siadać, ponieważ chciałbym wszystkich państwa zaprosić przed stołem. I would like to all of you invite in front of the desk, please. Because we will be celebrating, especially in a Polish country traditional way, the opening. Zapraszamy wszystkich państwa. Najważniejsze osoby są już we właściwym miejscu. Czas na wstęgę, która tradycyjnie, w oficjalny sposób w naszym kraju musi zostać przecięta, aby nowa przestrzeń Silesia City Center mogła zostać uznana. Na nożyczki dziewczyny trzeba uważać. Można przytrzymać rączką. Proponuję celebrować ten moment, drodzy państwo, aby dać wszystkim fotoreporterom szansę uchwycić tę sytuację. I tym oto sposobem, drodzy państwo, nowa część Silesia City Center została oficjalnie otwarta. Jest szansa na wielkie brawa z państwa strony. Bardzo, ale bardzo o to proszę. Nasi niezwykli goście i gospodarze tej przestrzeni już za moment będą mieli szansę otrzymać prawdziwy klucz do tego miejsca, prawdziwy i pamiątkowy. Wyjątkową pamiątkę symbolizującą
właśnie ten moment, moment otwarcia. Paris! Te klucze, jak wspomniałem, drodzy Państwo, są oczywiście symboliczne, co widać, ale pokazują, że bramy nowej części Silesia City Center są otwarte. Wielkie brawa, dziękujemy bardzo. You can take a seat, please. Mimo finans i wszystkich nas tutaj obecnych, módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, troskliwy Ojcze, Ty powierzyłeś ludziom ziemię i jej owoce, aby Twoją pracą zapewniali wszystkim udział w dobrach przed Ciebie stworzonych. Błogosław wszystkich, którzy będą przychodzić do tych pomieszczeń. Niech sprawiedliwie i z miłością zajmują się kupnem i sprzedażą. Niech się przyczyniają do wzrostu wspólnego dobra i do rozwoju doczesnej wspólnoty ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego, niech was wszystkich tu obecnych błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Serdeczny Bóg zapłać, księże proboszczu. The Silesia Center will maintain its position amongst the five leading shopping centers in Poland and most likely will be the number one outside Warsaw. Silesia City Center zachowa swoją wiodącą pozycję jako jednego z pięciu największych ośrodków handlowych w Polsce i mamy nadzieję, że utrzyma pozycję numer jeden na Śląsku. And that is achieved by a very attractive tenant mix with a lot of